Marcin Austyn, PCH24 TV, witam Państwa serdecznie. To jest program Jaka jest prawda? Ze mną w studiu Łukasz Karpiel. Będziemy rozmawiać na tematy aktualne. No, myślę, że takim najbardziej aktualnym to jest ostatnie komentarze związane ze słowami papieża, które wyciekły z takiego szerszej rozmowy filmowej z Ojcem Świętym. Zanim jednak przejdziemy do rozmowy, Szanowni Państwo, przypominamy, że nasza telewizja może funkcjonować tylko dzięki Państwa wsparciu. Prosimy o to wsparcie modlitewne, prosimy o wsparcie materialne. To, jak nas wesprzeć materialnie, jest opisane na dole w opisie filmu. Łukaszu, przejdźmy do tematu głównego naszej rozmowy. Słowa papieża Franciszka dotyczące, no właśnie, czego dotyczące? Czy możemy powiedzieć związków homoseksualnych? No właśnie, ale zanim zaczniemy, to jest po raz kolejny temat pod tytułem Co poeta miał na myśli? I w tym wypadku, kiedy mówimy o poecie, to mamy na myśli papieża Franciszka. A tak jak powiedziałeś, to jest fragment filmu o papieżu Franciszku, który będzie zaprezentowany na jednym z festiwali. I tam mówi się o związkach homoseksualnych. Mówi papież o tym, że potrzebują one rodziny, że jest za tym, aby te związki partnerskie zalegalizować. No takie są interpretacje. Pojawiają się już inne interpretacje, że tak naprawdę o co innego chodzi. Chaos, zamęt. Niestety po raz kolejny. Przy czym mamy do czynienia tutaj z pewnym też fragmentem. Nie wiemy, na ile tutaj jest to wyrażenie cytowane, cała wypowiedź papieska, na ile ona jest ingerencja reżysera tutaj. Trudno to wszystko oceniać. Czekamy też, czy tu jakieś stanowisko Stolicy Apostolskiej w tym zakresie będzie wyjaśnienie, co papież powiedział. Ale może wyjaśnimy najpierw, o co toczy się spór. Tak naprawdę o jedno sformułowanie w języku bodajże hiszpańskim, convivencia civil. Mhm. I teraz mamy wielki spór, co to może znaczyć tak naprawdę. I w całym kontekście tego, w całym kontekście to dużo powiedziane, w tym fragmencie usłyszanym, co znaczy, jakie ma właściwe znaczenie, jak je odczytywać. I tutaj właśnie, co medium, to inna interpretacja i tak naprawdę nie wiemy chyba. No właśnie, media lewicowo-liberalne już od wczoraj odtrąbiły sukces na forach mediów społecznościowych, pokazują, o fanatycy, chcieliście być przeciwko związkom partnerskim osób LGBT, a papież popiera, co teraz zrobicie w Polsce i na świecie, ten triumf próbuje się, czy został odtrąbiony, próbuje się niejako go narzucić i powiedzieć, o papież zmienia zdanie, znaczy zmienia nauczanie, to co do tej pory się mówiło i teraz będzie zupełnie inaczej. Oczywiście część komentatorów takich bardziej konserwatywnych mówi, że to nie jest zmiana nauczania, że nawet jeśli papież tak powiedział, to nie jest nauczanie nieomylne, że to nie jest ex cathedra, że właściwie to tacy, co bardziej rezolutni mówią, że oprócz nauczania samolotowego mamy teraz nauczanie jeszcze filmowe, że no właśnie, ale dalej powtarzam, że wchodzimy w jakiś spór językoznawczy, chociaż to jest bardzo ważne, bo trzeba wiedzieć, co papież rzeczywiście powiedział, ale pytanie, czy to słowo, które powiedziałeś, oznacza wspólne pożycie, czy związki partnerskie, że to ponoć nie oznacza. No i właśnie to jest to, ileż to już razy, Szanowni Państwo, drogi Marcinie, tego typu informacje się pojawiają, papież coś mówi, potem będzie jakieś dementi, ile wynikało zamętu z rozmów ze Skalfarim, kiedy tam podobno papież miał powiedzieć, że nie ma piekła, czy nie ma zmartwychwstania, już nie pamiętam, jakieś straszliwe słowa. O jakichś dezintegracjach dusz. Tak, 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 to jest to. I ja mam jedno bardzo ważne pytanie. Nie wiem, czy papież sam, czy ktoś mu może powiedzieć, żeby tak nie robił, żeby jednak był bardziej precyzyjny. Ja rozumiem, że dusza latynoska jest taka troszkę rozedrgana i jakaś taka skłonna do mówienia troszkę szybciej niż refleksja intelektualna. I to jest jedna interpretacja. Druga interpretacja, taką też się stawia, że być może to jest trochę celowe działanie, że papież ma w tym wszystkim jakąś metodę, że wrzuca takie rzeczy, potem patrzy, co się dzieje, a kto jest za, kto jest przeciw. Tym samym troszkę się przesuwa przesuwa się troszkę granice dyskusji i potem się już inaczej, od innego punktu widzenia się wychodzi.
No to jest trudne do zrozumienia. A szczególnie, że mamy w Kościele takich przedstawicieli, którzy od razu, hura, papież tutaj zmienił sposób narracji, zmienił podejście do Kościoła. Ojciec James Martin jest taką osobą, która na ten temperament południowoamerykański bardzo szybko zareagowała z wielką radością. Właśnie, bo to słusznie zauważyłeś, widać wyraźnie, że jak bodaj zauważył ksiądz Kobyliński, że nie ma tego już konsensus dotyczący nauczania na temat aktów homoseksualnych w Kościele przestał istnieć. Nie ma już tak, że jest, znaczy oficjalnie oczywiście jest jedna nauka i wszyscy wiemy, jak ona wygląda, że co mówi katechizm Kościoła katolickiego podpisany przez Jana Pawła II, którego wspomnienie dzisiaj obchodzimy. Tak. Na to nakłada się tak zwaną praktykę duszpasterską, no która usprawiedliwia bardzo dużo. No właśnie, do tego mamy problem. Do tego właśnie dojdziemy. No i tutaj wiemy, jak jest nauczanie. Natomiast są ludzie, tacy jak na przykład wspomniany przez ciebie ojciec James Martin, którzy lekce sobie ważą, to jest mało powiedziane, ten katechizm, i mówią wprost, Kościół musi zmienić nauczanie i tak dalej, dotyczące homoseksualizmu. Ale, jeżeli już wspomniałeś Jamesa Martina, to właśnie, on był jednym z tych pierwszych, który zareagował i na Twitterze ksiądz jezuita, James Martin, tak jak papież, tak jak rzecznik episkopatu. Żeby ktoś nie mówił, że się przyczepiamy tylko do jednego przedstawiciela i to jeszcze z innego kontynentu, no to nie przypadkowo, ponieważ ojciec James wspomniał o Polsce. Także. O właśnie, to jest bardzo ciekawe. Tu, szanowni państwo, słuchajcie, o tym można przeczytać na portalu PH24, chyba tylko u nas, nie widziałem tego jeszcze nigdzie indziej. Father James Martin, ojciec James Martin pisze coś takiego. Dla tych umniejszających znaczenie słów papieża o związkach partnerskich osób tej samej płci może nie mieć to takiego znaczenia w Stanach Zjednoczonych czy w Europie Zachodniej, ale w takich miejscach jak Polska, gdzie biskupi zjadliwie czy też zajadliwie są przeciwni LGBT, albo w Ugandzie, gdzie biskupi stają po stronie prawa kryminalizującego homoseksualizm, to owszem, ma duże znaczenie. Czyli ojciec Martin mówi wprost, że w Europie, czy w Ameryce, okej, te słowa mają mniejsze znaczenie, bo tam i tak ta rewolucja homo już zaszła tak przodu, daleko, tak, że w kościołach niektórych się takie związki, powiedzmy, błogosławi. O tyle w Polsce, gdzie biskupi ostro, zajadliwie, wściekle atakują osoby LGBT lub w Ugandzie, takie słowa mają znaczenie. Ojciec James Martin wprost atakuje polskich biskupów. Tak, tylko wartałoby dopowiedzieć, co to znaczy zajadliwe atakowanie w takim razie przez tych polskich biskupów osób LGBT, nie, bo to... Nie, no oczywiście, ale Marcin, to doskonale wiesz, co to znaczy. To znaczy, że polscy biskupi nie chcą przyjąć punktu widzenia ojca Martina. Po prostu. To nie chodzi o nic więcej. To nie chodzi o, wiadomo, że to ktoś by rozwinął, że to chodzi o pewnie słowa księdza arcybiskupa Jędraszewskiego i tak dalej, i tak dalej. Ale tak jakby to wszystko zeskrobać, to chodzi tylko o to, że polscy biskupi nie chcą mówić tak jak Martin. Tak jak jego kumple z prohomoseksualnej jakiejś takiej kliki. A Polska to straszny kraj, no bo przecież no tutaj ksiądz arcybiskup mówi o zupełnie w innym kontekście, o tęczowej zarazie, a odnoszone jest to bezpośrednio do osób homoseksualnych. Wprowadza się, bo tak w świecie przecież taka narracja poszła, strefy wolne od LGBT, tak, na poziomie samorządów, to jest kłamstwem oczywiście, ale taka narracja obowiązuje. No to później mamy takie stanowiska ojca Jamesa Martina, że straszy Polską. Zwróć uwagę, że zestawia Polskę z Ugandą, gdzie tam politycy kryminalizują homoseksualizm. Nie jest powiedziane... Znaczy nic nie jest rozwinięte, zresztą do tego o tej Ugandzie odniósł się bodaj kardynał Napier w pisie właśnie na Twitterze i powiedział, że to jest szokujące, kiedy amerykański duchowny recenzuje, ocenia afrykański duchowny i nie zdają sobie sprawy zupełnie, jaka jest sytuacja, jak pomoc jakakolwiek dla Afryki, aby ten kraj jakoś mógł się rozwijać, żyć, bo to czasami o to też chodzi, jak jest bardzo uzależniona od tego, czy oni przyjmują tą agendę aborcyjno-homoseksualną. A, czyli agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju, agenda 2030, która... O którym mówiłeś ze swoim programie. Tak, jak państwo troszkę by o tym zapomnieli, przepraszam, że wejdę w słowo, program o agendzie 2030, chciałem powiedzieć księdza Marcina, przepraszam, redaktora Marcina Austyna, jest na YouTubie, warto go obejrzeć. Zachęcam. Natomiast właśnie wiemy, jaka sytuacja jest materialna w Afryce i tam wszelka pomoc.
z zakresu ochrony zdrowia, tak, bardzo proszę, ale aborcja, sterylizacja i wszystkie antykoncepcja i tak dalej, proszę bardzo, bierzcie, ale musicie stosować, wprowadzać i nie ma gadania. Otóż tak to się odbywa. Na razie nie ma jakiegoś komentarza na przykład ze strony polskich duchownych na ten temat. Pewnie oni też czekają na jakieś dosłowne, znaczy na tłumaczenie i tak dalej, i tak dalej. A co ciekawe, odezwali się, przynajmniej ja wiem, tylko o dwóch amerykańskich hierarchach, o biskupie Tobinie i jeszcze na stronie bodaj diecezji nowojorskiej, tam jest komentarz świeckiego, no ale zakładam, że jak ktoś się ukazuje na stronie diecezji, no to pewnie ma zgodę biskupa. A, no i właśnie oni przypominają, że w tych dwóch słowach biskup Tobin i tam właśnie ten komentarz na diecezji nowojorskiej, że legalizacja związków partnerskich jest niedopuszczalna homoseksualnych, że to jest wbrew nauczaniu, że przypominają nauczanie, biskup Tobin przypomina nauczanie Jana Pawła II, Benedykta XVI i mówi, no to co tu się dzieje, skąd to zamieszanie? No prawdopodobnie biskupi amerykańscy, ci duchowni, tacy konserwatywni, oni doskonale wiedzą i z czym mają do czynienia, bo oni to już sobie przerobili. U nich w Ameryce to jest ta rewolucja już daleko zaszła. Pewnie dlatego też są troszkę bardziej przewrażliwieni na takie, znaczy słusznie, na takie właśnie dziwne insynuacje. Żeby papież wypowiadał się bardzo precyzyjnie tutaj, a nie żebyśmy się teraz zastanawiali, czy sformułowanie convivencia civil to zostało użyte w formule wspólnego pożycia, że nie odnosi się do związków partnerskich, ale w języku hiszpańskim te związki, że są określane jako union civil albo union registrada. I teraz no, konia z rzędem temu, kto rozstrzygnie ten spór i co znaczy właśnie wspólne pożycie. Papież zaczyna się, żebyśmy byli językoznawcami i wszyscy się zastanawiali nad tymi słowami. Pamiętają Państwo, pamiętasz Marcinie te słowa, które tam mówił o w samolocie, kiedy w Irlandii był szczyt o rodzinie i tak dalej, wielokrotnie musieliśmy się zastanawiać, co papież ma na myśli, a jakie słowo, to jest to tyle, i to jest takie i śmieszne, i straszne tak naprawdę, bo to przypomina mi, ja zawsze takie, że no, co znaczy w jakimś staronarzeczu to słowo, czy oznacza dużą kapibarę, małą, czy coś tam, czy to chodzi o rzekę płynącą pod prąd i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście wszyscy się teraz zastanawiamy, wszyscy tam, którzy znają język hiszpański, rozkminiają to z prawnikami i tak dalej, i tak dalej. A, tak jak powiedział pan Marcin Przeciszewski, że tu jest potrzebne wytłumaczenie rzecznika Watykanu, doprecyzowanie. Bo jeżeli mogę przerwać, ja Państwu pozwolę sobie odczytać to tłumaczenie takie poprawne, które jest przyjmowane za poprawne. Osoby homoseksualne mają prawo do bycia w rodzinie, są dziećmi Boga, mają prawo do rodziny. Nikogo nie można wyrzucić z rodziny, ani sprawić, by jego życie było z tego powodu niemożliwe. To, co musimy stworzyć, to prawo do wspólnego pożycia. One mają prawo do tego, by być prawnie chronionymi. No właśnie, no to jeżeli... To znaczy, no właśnie. I tutaj już media i też śpieszą z pomocą i wyjaśniają, co to jest to wspólne pożycie i podrzucają orzeczenie Sądu Najwyższego, tam z 2016 roku. A czy nie tylko roku. Ale też i prawnikiem tak, trzeba tak, być. Tak. No. I piszą tam, że zawarty w takim i takim artykule zwrot osoba pozostająca we wspólnym pożyciu określa osobę, która pozostaje z inną osobą w takiej relacji faktycznej, w której pomiędzy nimi istnieją jednocześnie więzi duchowe w nawiasie emocjonalne, fizyczne oraz gospodarcze w nawiasie wspólne gospodarstwo domowe. I teraz jeszcze uważnie, ustalenie istnienia takiej relacji, to jest pozostawania we wspólnym pożyciu, jest możliwe także wtedy, gdy brak określonego rodzaju więzi jest obiektywnie usprawiedliwiony. No, i teraz jasne. Dziękuję Ci bardzo, że to przeczytałeś. Chciałem coś jeszcze przeczytać na temat, ale to jest dużo, dużo jaśniej i wszyscy doskonale już wiemy, co papież ma na myśli po tym wyjaśnieniu. No właśnie, to jest tak, jak się na przykład, nie wiem, porówna katechizm, przedstawiam oczywiście szacunku dla katechizmu bodaj z 93 roku, a katechizmy Kościoła katolickiego wcześniejsze i sformułowania, kwiecistość i tak dalej, na tle takiej prostej nauki pytań, jakie może katolik zadawać i prostych odpowiedzi, jak się zestawi język encyklik papieża Franciszka,
który jest równie kwiecisty, poetycki, z którego tak naprawdę wszystko można wyciągnąć, jak się to wszystko jeszcze rzuci na tło wcześniejszych wypowiedzi papieża Franciszka dotyczących kwestii homoseksualizmu, jego spotkań z różnymi środowiskami, to sytuacja się wydaje być jednak niepokojąca i obawiam się, że to jest cytat, który wejdzie na długo i będzie tym cytatem, będą okładani wszyscy ci, którzy przypominają to nauczanie. A okaże się może, że tak naprawdę to jest odwołanie się do zapisów w katechizmie Kościoła katolickiego, w którym chodzi o to, żeby osoby homoseksualne traktować z należytym szacunkiem. Tam wiadomo, że też jest o grzechach powiedziane, jak należy grzechy homoseksualizmu traktować i tak dalej, ale o tym pewnie część osób chętnie zapomni. Być może tak jest i może to się okazać, że to jest w ogóle bańka nadmuchana przez liberalno-lewicowe media, które podłapały takie coś i rozdeły to do niemożności, ale jednak... Być może chodzi o dzieci, które mają problemy ze swoją tożsamością i są w jakichś środowiskach odrzucane. No nie może, znamy problemów może. Całego świata no, i jak to się tam odbywa natomiast, i o co chodziło. No, ale ja bym się tak łatwo nie powinno być takiej sytuacji, właśnie. W której tyle pytań nam się rodzi. Ja bym się nie uspokajał, tak jak niektórzy komentatorzy mówią, że i tak papież nie zmienił doktryny, że przecież to powiedział tam w jakimś filmie, a dokładnie wiadomo, co to znaczy. No nie, gdyby to była pierwsza taka wypowiedź, pierwszy taki w cudzysłowie, przepraszam za kolokwializm, numer, to by się można było mówić, o zdarza się, ale to nie jest. To jest kolejna sytuacja, w której jest trudno i jest zastanawiające, co papież chce powiedzieć, o co w tym wszystkim wchodzi. No, warto może, nie wiem, może doradcy otaczający papieża, jeśli dobrze mu życzą, to powinni może zaapelować, żeby może papież troszkę mniej. Albo może autoryzował swoje wypowiedzi przed publikacją. Bo no chyba, że to tak ma to być. Może taki jest problem. To może być taka interpretacja, że tak ma być, że chodzi o ten chaos, żeby w tym chaosie je mieszać. No, jest na pewno kolejna sytuacja trudna dla katolików. Tak jak powiedział pan Przeciszewski, no, jest potrzebny ewidentnie jakiś komentarz rzecznika, a oby był nieco bardziej jasny niż te różne takie kwieciste wypowiedzi. No zawsze trzeba w takiej sytuacji przypomnieć sobie słowa z Pisma Świętego, niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie i to jest wtedy najlepsza sytuacja. To już nie jest z Pisma Świętego, tylko moje, ale ta prostota jest, wydaje się być najważniejsza, taka ewangeliczna prostota wydaje się być, na pewno jest najsłuszniejszą drogą. I miejmy nadzieję, że niebawem będzie głos ze Stolicy Apostolskiej i dowiemy się dokładnie, jaka była to wypowiedź, o co w niej chodziło. Na pewno o tym Państwa poinformujemy, dlatego proszę nie zapominać o tym, żeby wspierać PCH24TV, po to właśnie, żebyśmy mogli Państwu świeże informacje przekazywać na bieżąco. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Marcin Austyn, Łukasz Karpiel. Bardzo dziękuję. To był program Jaka jest prawda?